Gruba pokrywa lodowa na Antarktydzie się topi. Tryliony litrów wody wpływają do oceanów. Podnosi się poziom mórz. Takie wydarzenia miały już miejsce w historii Ziemi. Teraz się powtarzają. Poziom mórz na pewno się podniesie. Niewiadomą stanowi jedynie, jak szybko się to stanie. Co zrobi ludzkość, kiedy woda zacznie zatapiać miasta? Powstrzymywanie naporu wód będzie głównym pracodawcą do roku 2100. Potężne wały przeciwpowodziowe na wybrzeżach, pływające miasta i ogromne tamy łączące kontynenty. Ziemia pod wodą, nasze największe wyzwanie. Wielki potop. Nowy Jork w XXIV wieku. Poziom morza podniósł się o 36 metrów. Zalany Manhattan. Co mogło być tego powodem? Odpowiedź znajduje się na Antarktydzie. Ten kontynent magazynuje ogromne ilości wody. W niektórych miejscach grubość pokrywy lodowej przekracza 3 kilometry. W przeciwieństwie do lodu skuwającego Arktykę, ten, gdy stopnieje, spowoduje podniesienie poziomu mórz, a już zaczął topnieć. Naukowcy całego świata zastanawiają się, ile wody mieści się na tym kontynencie i o ile podniesie się poziom mórz, jeśli ten cały lód stopnieje. Wyspecjalizowany samolot wysyłał sygnały radiowe w głąb Antarktydy. Te, odbijając się od skał, wskazywały, jaką grubość ma lód. Po setce lotów ustalono, że znajduje się tam ponad 90% światowego lodu. Wraz z lodem grenlandzkim są w stanie podnieść poziom morza o 70 metrów. Tak będzie wyglądała Ameryka Północna, jeśli na Ziemi stopnieje cała pokrywa lodowa. Oto Europa. Słynny londyński Most Tower stanie się tylko pojedynczym pomnikiem na morzu. Zatopiona zostałaby stolica Niemiec, Berlin, tak samo jak Paryż we Francji. Jak prawdopodobny jest taki rozwój sytuacji? Czy podniesienie się poziomu mórz to tylko mit? Profesor Peter Ward to paleontolog i astrobiolog. Napisał wiele prac o historii życia na Ziemi. Teraz wybrał się na wyprawę badawczą. Chce sprawdzić, jak wpłynie na nasz świat podniesienie się poziomu wód. Ekipa wyruszyła z Florida Keys, archipelagu wysp na południu od Miami. Profesor poszukuje wskazówek z przeszłości, które pomogą przewidzieć przyszłość Ziemi. Chcecie popływać? Gotowi? Kilka metrów pod powierzchnią znajdują się skupiska koralowców. Tkwią tu nieporuszone od ponad 4000 lat. W tym okresie poziom wód na świecie się nie zmieniał. Not just in Florida, but around the world. Kto ze mną popływa? Ale nie zawsze tak było.
Kilkaset metrów od brzegu znajduje się porzucona kopalnia odkrywkowa, skrywająca tajemnice przeszłości. Piękne. Spójrzcie tylko. Rósł dokładnie tak, jak go widzimy, do góry. Bardzo ładny. Miałem 23 lata, kiedy nasz profesor przywiózł nas tutaj i pokazał doskonałą rafę, a w niej korale. Koralowiec rośnie prosto, do góry. Niedaleko od brzegu mamy takie znaleziska, a te stworzenia potrzebują co najmniej 3 metrów wody. Nic się nie stało, żaden wulkan nie wyniósł Florydy do góry. Skoro mamy tu skamieniały szkielet koralowca, to znaczy, że kiedyś były nad nim co najmniej 3 metry wody. Widząc to, uświadomiłem sobie, że poziomy mórz musiały się zmieniać. Niegdyś nie sądziłem, że mogły być wyższe niż obecnie. Gdy temperatura na świecie znów rośnie. Tym razem dlatego, że spalamy ogromne ilości paliw kopalnych. Te wydzielają dwutlenek węgla, gaz cieplarniany, który podgrzewa atmosferę. Kiedy temperatura rośnie, poziom mórz też. Wypuściliśmy do atmosfery tyle dwutlenku węgla, że jego zawartość w atmosferze zwiększyła się o 1/3. W ciągu zaledwie 100 lat, od miliona lat nie było go aż tyle. W tym stuleciu spodziewamy się nawet 5-stopniowego ocieplenia. Im będzie cieplej, tym szybciej wzrośnie poziom wód. Im bardziej będziemy ogrzewać planetę, tym więcej będzie wody w naturalnych zbiornikach. Przewidzenie szybkości wzrostu poziomu mórz jest prawie niemożliwe, skoro stężenie dwutlenku węgla rośnie tak gwałtownie. Model profesora Ramstorfa przewiduje wzrost poziomu wód o najwyżej 2 metry w tym stuleciu. Miastem, które może zatonąć jeszcze w tym wieku, jest Miami na południu Florydy. Zbudowano je kilka metrów nad poziomem morza i nie zaopatrzono w żadną osłonę przed wzbierającym oceanem. Wystarczy, że poziom morza podniesie się o 30 cm, żeby tę plażę całkowicie zalewał każdy przypływ. 60 cm i wiele dróg ulegnie zatopieniu. Metr wyższy poziom wody i uderzenie huraganu, a fala przypływu pokona wały i zaleje tereny daleko w głąb lądu. Na tym etapie osiedla mieszkaniowe będą już podtopione. Patrzymy na osiedla domków jednorodzinnych, warte bajońskie sumy. Każdy z nich to pół do miliona dolarów. Razem są warte pewnie około miliarda dolarów, rozsiane na wąskim skrawku wybrzeża. Wystarczy, że woda podniesie się o 1 metr i wszystkie zostaną zrujnowane. Nikt ich nie kupi. Co z nimi będzie? Przepadną. Rozjadą je buldożery, czy zostaną na brzegu? Pewnie to ostatnie jest najbardziej prawdopodobne. Nie tylko domy ucierpią podczas potopu. Zastanówmy się nad portami i przystaniami, miejscami załadunku i rozładunku statków. Jeśli poziom wody podniesie się o 1-1,5 metra, każdy z portów zostanie zatopiony. Związaną z obsługą liniowców infrastrukturę wartą miliardy dolarów zatopi nawet niewielkie podniesienie się poziomów mórz. Trzeba będzie je odbudować. Stan wód wyższy o 1,20 m to problemy z elektrycznością, ponieważ niektóre elektrownie ulegną podtopieniu.
Półtora metra i zbiorniki wody pitnej na Florydzie zanieczyści woda morska, a Park Narodowy Everglades zamieni się w zatokę. Niecałe dwa metry i miliony uciekinierów spakują się i opuszczą stan. Co czeka Florydę? W 2100 poziom morza będzie wyższy o 1,20 m do 1,80 m. Woda będzie sięgała dotąd albo dotąd. Nie ma sposobu na powstrzymanie tego procesu. Powierzchnia hrabstwa Miami-Dade znacznie się zmniejszy. Tak będzie wyglądało Miami w roku 2100. Nie sposób się na to przygotować. Żadne wały nie powstrzymają takiego naporu wody. To miasto ma niewiele ponad 100 lat. Prawa miejskie otrzymaliśmy w 1896 roku, ale możemy nie dotrwać do kolejnego stulecia. Jedynym sposobem na ochronę Miami byłoby zbudowanie bardzo kosztownego systemu zapór dookoła miasta. Byłoby to potężne wyzwanie inżynieryjne, jako że Miami zbudowano na porowatym gruncie przepuszczającym wodę morską. W razie zalania miasto zostałoby opuszczone. Niektóre miasta można ocalić, innych nie. Wszystko zależy od decyzji, czy jest to wykonalne, opłacalne i warte wysiłku. Miastem, które na pewno musi się obronić przed rosnącym poziomem morza, jest Nowy Orlean na wybrzeżu stanu Luizjana. Po przejściu huraganu Katrina w 2005 roku ogromne obszary miasta zostały podtopione w wyniku przejścia fali powodziowej, podnoszącej poziom morza o 6 metrów. Miasto leży kilka metrów poniżej poziomu morza. Śluzy i wały przeciwpowodziowe nie wytrzymały naporu wody. Gdy sztorm wpychał wodę z zatoki do jeziora Bourne i dalej w kanały miasta, zapory Nowego Orleanu puściły w 50 miejscach. Doszło do przerwania zapór i przelania się wody przez wały. To spowodowało zalanie miasta. Około 80% powierzchni Nowego Orleanu uległo podtopieniu w wyniku przejścia huraganu Katrina. Wypompowanie wody zalewowej zajęło kilka tygodni. Mieszkańcy zaczęli wracać do domów. Wśród nich byli Victory Wallace Taylor i jej syn Peter, których posesja została zrujnowana. To było koszmarne przeżycie. Nie pozwolili nam wrócić do domu. Po tym wszystkim obawiam się powodzi. Myśl o niej mnie przeraża. Trudno przetrwać coś takiego. By zapobiec kolejnemu podtopieniu, rząd amerykański wydaje miliardy dolarów na wzmocnienie systemu zapór. Wzdłuż brzegów rzeki Korpus Inżynierów Sił Lądowych USA wzmacnia wały i śluzy wokół Nowego Orleanu. Wykonywane tu prace mogą służyć za przykład tego, co będzie potrzebne wielu położonym na wybrzeżach miastom na świecie, gdy wody zacznie przybywać. Dostaliśmy solidną nauczkę. Wnioski, które wyciągnęliśmy, posłużyły do tworzenia systemu zapobiegania uszkodzeniom na skutek huraganu. Na system składa się wiele konstrukcji: śluzy, przepompownie, wały przeciwpowodziowe. Nazywamy to zwielokrotnieniem linii obrony.
Obrona Nowego Orleanu zawiera też nowatorskie podejście, sposób na walkę ze wzbierającą wodą. Fala powodziowa, która zrujnowała Nowy Orlean, nadeszła od strony jeziora Bourne, laguny na wschodzie Nowego Orleanu. To temu obszarowi inżynierowie poświęcają najwięcej uwagi. Przesunęliśmy wały przeciwpowodziowe za miasto. Znajdujemy się 19 km od przedmieść, 12 od dzielnicy Ninth Ward, która została zalana. Przesunęliśmy wały z przedmieść i centrum miasta, a istniejące tam naprawiliśmy. 12 km dalej, na skraju jeziora Bourne, zbudowaliśmy nowe wały. Pierwszą linię obrony. Aby zbudować imponujące wały w 2 lata, Korpus Inżynierów Sił Lądowych USA wybrał swoich najlepszych ludzi, z doświadczeniem nabywanym na całym świecie. Od 29 lat jestem w rezerwie, odbyłem 8 misji wojskowych. Byłem w 19 placówkach, służyłem w Bośni, Macedonii, Kosowie, dwukrotnie w Kuwejcie i 3-krotnie w Iraku. Wysłali mnie tu, bym pomógł odbudować miasto. Pewnego dnia tego typu wały trzeba będzie zbudować w innych miejscach na świecie, by powstrzymać potop. Każde miasto napotka inną przeszkodę. W Nowym Orleanie jest nią muł liczący milion lat. Nowy Orlean jest zbudowany na najlepszej glebie naniesionej tu przez Mississippi. Uczono nas, że im żyźniejsza gleba, tym gorzej się na niej buduje. Skoro nie ma lepszej gleby od tej, tu najtrudniej budować. Za mną widzicie dźwig firmy Hackam. Przysłano go z Seattle przez Ocean Spokojny, kanałem panamskim, dotarł aż do Nowego Orleanu. Ma pomóc zbudować śluzę dla statków. Musieliśmy przekopać się przez 20 metrów muł, by dotrzeć do gliny pleistoceńskiej i tam wylaliśmy beton. Główna ściana sięga 40 metrów, a podpory 57 metrów. Wszystkie wysokie budynki w Nowym Orleanie są zbudowane na palach. Z jednej strony, powstrzymując napór wody, nowe wały muszą umożliwiać statkom wpływanie do portu. Zabija się ścianki szczelne, by zbudować specjalne doki. Zalewa się je betonem, zatapia tamę i wejście do portu jest gotowe. Niestety nowe wały wokół Nowego Orleanu kosztują podatników 15 miliardów dolarów. Konstrukcja wałów ma wytrzymać jedynie fale przypływu powstające na morzu o obecnym poziomie. Jeśli woda podniesie się o 2 metry, każda fala będzie dodatkowo wyższa. Wały trzeba będzie podnieść jeszcze większym nakładem środków. Nie każde państwo może sobie pozwolić na wały za miliardy dolarów. W Bangladeszu żyje 150 milionów ludzi. Spory odsetek żyje na wysokości równej poziomowi morza lub kilka metrów powyżej niego. Zaledwie metr wyższa woda zdziesiątkuje populację kraju. Rejonem świata, który najbardziej ucierpi na podniesieniu się poziomu mórz, będzie Azja. Delty rzek, gdzie uprawia się ryż, znajdują się blisko poziomu morza. Nawet metrowy wzrost poziomu zalałby połowę pól ryżowych Bangladeszu. Populacja Bangladeszu to 160 milionów ludzi, a liczba ta szybko rośnie. Sporą część powierzchni kraju zakryje woda. Co więcej, będzie to słona woda, która spowoduje zniszczenie pól ryżowych. Populacja rośnie o 30%, a obszar kraju maleje o tyle samo. Łatwo policzyć. To zapowiedź katastrofy.
Większość obszaru Bangladeszu to błotnista delta, której nie sposób ochronić. Dwumetrowy wzrost poziomu wody to klęska żywiołowa. Prawdopodobnie kilkadziesiąt milionów ludzi zostałoby bez dachu nad głową. Dokąd pójdą? Indie już oddzieliły się murem od Bangladeszu. Spodziewają się dużej migracji z tamtego kierunku. Sam Bangladesz jest jednym z najgęściej zaludnionych krajów na świecie. Poza tym mamy około 20 innych delt rzek w Azji. Irrawaddy w Birmie, delta rzeki Perłowej w Chinach i tak dalej. Wszystkie zostaną dotknięte wzbieraniem oceanów. Jeszcze w tym stuleciu miasta i wybrzeża na całym świecie pokryje woda. Rozpocznie się masowa budowa wałów przeciwpowodziowych i zapór. Wzrost poziomu morza nie skończy się na 2 metrach. W następnym stuleciu wody będzie jeszcze szybciej przybywać. Kiedy rozpocznie się topnienie lodu z Grenlandii na Antarktydzie, narażone miasta nie będą miały czasu na zbudowanie wałów. Wskazówkę na temat tempa wzrostu poziomu morza znajdziemy w przeszłości planety, z czasów ostatniej epoki lodowej. Kiedy temperatura rosła, pokrywy lodowe topniały i woda zasilała morza. Ich poziom rósł najpierw powoli, potem gwałtownie. W sumie wzrost wynosił 118 metrów, po czym się zatrzymał. Pytanie brzmi, jak szybko się to stało? Odpowiedź pomoże nam przewidzieć, jak szybko podniesie się poziom wód w następnym stuleciu i ile mamy czasu na obronę linii brzegowej. Profesor Rick Mortlock jest jednym z wiodących ekspertów od dawnego wzrostu poziomu morza. Wraz z ekipą zbiera skamieniałe koralowce z dna morskiego. W laboratorium określają zanurzenie i wiek każdej próbki. Wkrótce dowiadują się, jak szybko przybyło wody tysiące lat temu. To dwa kawałki skamieniałego koralowca wykopane na Barbadosie. Datując te próbki i wiedząc, na jakiej głębokości je znaleziono, możemy dokonać dokładnej rekonstrukcji wysokości poziomu morza w ostatnich 20 tysiącach lat. Interesuje nas szczególnie jeden wzrost poziomu morza. Było to związane z topnieniem lodowców. Wtedy, w ciągu 500 lat, przybyło 20 metrów wody, co daje 4 do 5 metrów w jednym stuleciu. Gdyby to się miało powtórzyć, w ciągu stulecia poziom wód wzrósłby o 5 metrów. Musimy się do tego przygotować i uwzględnić szybszy wzrost. Jeśli nie ograniczymy emisji spalin, woda będzie się podnosić coraz szybciej. W następnym stuleciu nie czeka nas 1,5 czy 2-metrowy wzrost, który zdarzył się w minionym wieku, ale jeszcze większy. W roku 2200 wody będzie już więcej o co najmniej 4,5 metra, jeśli nie 6. W 2100 miasta będą wiedziały, że giną. Przynajmniej te nadbrzeżne. Oceanów wzrósł gwałtownie, nadbrzeżne miasta na Ziemi nie miałyby czasu się przygotować. Pięciometrowy wzrost poziomu morza w ciągu stulecia. Nowy Orlean zostanie zalany, tak jak Miami. Miami i Nowy Orlean to miasta, dla których moim zdaniem nie ma nadziei. Gdy południowa Floryda znajdzie się pod wodą, inne miasta nadbrzeżne będą próbowały odeprzeć wodę. Wśród nich rejon Zatoki San Francisco, zamieszkany przez 7,5 miliona ludzi. Ten rejon jest szczególnie narażony na podtopienie ze względu na naszą historię. Zatoka jest duża, ale bardzo płytka. Na 2/3 obszaru jej głębokość to 3,5 metra.
Część z niej została zasypana ziemią i zużytkowana. Stoimy na ziemi zabranej zatoce. W tej samej sytuacji jest dzielnica finansowa San Francisco. W minionym stuleciu woda w zatoce podniosła się o 18 cm. Wiemy to, ponieważ na moście Golden Gate znajduje się najstarszy działający miernik pływów w Ameryce. Mamy dane ze 154 lat. Dopiero zaczynamy rozumieć, że przy wzmożonym napływie wody będziemy musieli wymyślić jakiś plan dla zatoki. Jeśli poziom wód będzie się podnosił o 5 metrów w jednym stuleciu, setki tysięcy mieszkańców rejonu zatoki może stracić dach nad głową. Ochronić Zatokę San Francisco może tylko rozbudowany system wałów. Pociechę niesie fakt, że budowa wałów stworzy nowe miejsca pracy. Powstrzymywanie naporu wód będzie głównym pracodawcą do roku 2100. Na całym świecie odbędzie się rewolucja tamowa. By ochronić teren zatoki, cała linia brzegowa musi zostać otoczona wałami. Niestety, delta rzek Sacramento i San Joaquin zostanie zatopiona, gdyż znajduje się poniżej poziomu morza. A tam są najżyźniejsze gleby Ameryki. Nie zapominajmy o jedzeniu. Trudno uwierzyć, ile naszej żywności pochodzi z terenów leżących na wysokości poziomu morza. Niekoniecznie nad morzem, ale na wysokości tak niewielkiej, że również zostanie dotknięta. Jeśli poziom morza wzrośnie, wszystkie pola, nawet jeśli nie zostaną zatopione, zostaną zatrute słoną wodą. W przypadku zalania delty i okolicznych pól, Kalifornia zostanie pozbawiona źródła jedzenia. I jeszcze jedno. Rejon delty zapewnia wodę pitną amerykańskiemu zachodniemu wybrzeżu. Stanowimy źródło wody pitnej dla Kalifornii. 26 milionów ludzi pije wodę pochodzącą z tego ujścia. To ogromna liczba. 2/3 ludności Kalifornii pije naszą wodę. Jeśli podniesiemy poziom morza jedynie o 30 cm, a to niewiele dla geologa, okaże się, że wody delty zostaną zasolone, nawet gdy wały wytrzymają. Jeśli poziom wód podniesie się o 2 metry w tym stuleciu, rzeki zostaną zasolone i główne źródło wody pitnej dla Kalifornii przepadnie. W następnym stuleciu, przy wzroście o kolejne 5 metrów, cała delta znajdzie się pod wodą. Ochrona delty i Zatoki San Francisco jest jednak możliwa. San Francisco powinno się obronić. Wystarczy zbudować wielką tamę przez zatokę pod mostem Golden Gate. Po stronie oceanu głębokość wynosi niecałe 40 metrów. Zbudowanie tamy byłoby kontrowersyjne i zamieniłoby zatokę w lagunę z wodą pitną. Jednak w czasach zagrożenia to wyjście może być tak zwanym mniejszym złem. Tama zostanie zbudowana przy użyciu najnowszej technologii. Ogromne pogłębiarki mogą zaczerpnąć piasku z dna morskiego i złożyć go jako fundament tamy.
Płytkie zagłębienie tamy gwarantuje wytrzymałość na trzęsienia ziemi i łatwiejsze załamywanie fal morskich. Zamontowane zostaną potężne pompy i rury. Dzięki nim rzeka będzie nadal wpływała do morza. Tama Golden Gate wraz ze śluzami kosztowałaby 2,5 miliarda dolarów. Można by w przyszłości podnieść ją do żądanej wysokości. San Francisco i rejon Zatoki byłyby bezpieczne. Amerykańskie rozwiązania przeciwpowodziowe mogą skopiować państwa śródziemnomorskie. Nad morzem leżą państwa biedne i bogate, szczycące się wielotysiącletnią historią. Jak one zniosą 5-metrowy wzrost poziomu morza? Choćby Hiszpania, słynąca z piaszczystych plaż. 11% jej gospodarki opiera się na turystyce. Jeśli plaże przepadną, turyści nie przyjadą, a gospodarka Hiszpanii załamie się. Wzrost poziomu morza wpłynie katastrofalnie na branżę turystyczną. Nasze plaże nie będą mogły ulec przesunięciu. Większość z nich ograniczają zabudowania, jak to widzimy tutaj. Plaże się nie cofną, więc prawdopodobnie znikną. Oto Barcelona, drugie pod względem wielkości miasto w Hiszpanii. W przeciwieństwie do Miami i Nowego Orleanu otoczona przez wzgórza. Jednak nawet ona ulegnie zniszczeniu, jeśli poziom wód wzrośnie o 4 metry. Społeczeństwo uległoby zmianie, tak jak warunki życia. Teraz cieszymy się bliskością morza, lecz wybrzeże może się drastycznie zmienić. Będziemy musieli przystosować się do nowych warunków. Nawet gdyby w tym stuleciu przybyły tylko 2 metry wody, port w Barcelonie zostałby zalany. To samo spotka centrum miasta, jeśli przybędzie 5 metrów wody. To jedno z wielu nadbrzeżnych miast śródziemnomorskich, które ucierpi w nadchodzących stuleciach. Morze Śródziemne zwęża się jednak w okolicach ujścia. Szerokość cieśniny gibraltarskiej to 15 do 30 kilometrów na odcinku od południowej Hiszpanii do Afryki. Być może tama powstrzymałaby napływ wód Atlantyku do Morza Śródziemnego. Od II wojny światowej planowano umieszczenie tamy między skałą Gibraltaru a Marokiem po stronie afrykańskiej. Na tyle dużej, by wzrost poziomu wód nie zaszkodził krajom nadbrzeżnym. Zbudowanie tamy wiązałoby się z jedną niedogodnością. Co roku poziom Morza Śródziemnego obniża się o 0,5 metra w wyniku parowania. Ten ubytek wypełnia woda z Atlantyku. Tama odcięłaby jej dopływ. Tama na cieśninie gibraltarskiej zagrodziłaby dostęp wodzie z Atlantyku. Jeśli zamkniemy dopływ, morze będzie parować. Ocean nie będzie go napełniał i poziom wody zacznie opadać. Po kilku latach parowania morze zamieniłoby się w słone jezioro, po czym całkowicie wyschło. Poprosiliśmy holenderskiego inżyniera obrony morskiej Petera Jansena o zaprojektowanie tamy przepuszczającej wodę z Atlantyku, ale chroniącej okoliczne wybrzeża przed potopem. Zapoznałem się z okolicą, rozwiązaniami technicznymi i sądzę, że to możliwe.
Pierwszym rozwiązaniem Petera Jansena jest użycie tych samych technik, co przy Golden Gate. Tama miałaby 30 km długości i blisko 400 metrów wysokości, tyle co Empire State Building. Drugim rozwiązaniem byłoby częściowe zachowanie przepływu wody między morzem i oceanem. Ogromne ilości wód powierzchniowych Atlantyku wpływałyby do Morza Śródziemnego. Na większej głębokości wypompowywano by słoną wodę z morza. Obecne zasolenie i poziom morza zostaną zachowane. Zbudowanie tamy kosztowałoby 275 miliardów dolarów, wliczając śluzy, pompy i generatory. Ostateczny koszt w porównaniu z korzyściami dla wszystkich miast wokół morza byłby do przyjęcia. Tama gibraltarska byłaby największą konstrukcją wzniesioną ręką człowieka. Ze zużytych na nią kamieni można by zbudować 1000 egipskich wielkich piramid. Choć uniemożliwiłaby ruch morski między Morzem Śródziemnym i Atlantykiem, ocaliłaby cały rejon śródziemnomorski. To technicznie możliwe. Dawna kolebka cywilizacji staje się ośrodkiem cywilizacji. Byłyby to ostatnie miasta przybrzeżne odporne na zmianę wysokości poziomu morza. Pod koniec przyszłego stulecia poziom mórz będzie 7 metrów wyższy od obecnego. Niektóre miasta można ocalić, budując wielkie tamy. Te, których nie sposób obronić, zostaną zatopione. Kraje zbyt biedne na zbudowanie zabezpieczeń znajdą się pod wodą. Setki milionów ludzi stracą dom. Bogatym krajem, który będzie się bronił przed rosnącym poziomem wód, jest Holandia. To jeden z najbardziej zagrożonych krajów. Spora część państwa znajduje się poniżej poziomu morza. Historia o chłopcu zatykającym palcem groble dowodzi, że Holendrzy są świadomi zagrożenia powodzią i swojego niebezpiecznego położenia. Nauczką dla Holendrów był sztorm, który przerwał wały w 1953 roku. Doszło do rozległych podtopień, a woda pochłonęła prawie 2000 ofiar. Po tym wydarzeniu Holendrzy wypowiedzieli morzu wojnę. Kraj tulipanów ma wybitnych inżynierów. Mają oni ogromne doświadczenie w bronieniu się przed naporem wody. Nie ograniczają się do grobli, mają o wiele sprytniejsze rozwiązania. Potężne bariery sztormowe są stale w pogotowiu. W każdej chwili mogą odeprzeć wzbierającą wodę. Są też nowoczesne wały przeciwpowodziowe odporne na podmywanie. Zostały tak zaprojektowane, by powstrzymać wodę, nawet jeśli jej poziom wzrośnie o 5 metrów na stulecie. Niestety na zbudowanie takich wałów wszędzie nie ma czasu. Możliwe, że w XXIII wieku pokrywa lodowa będzie topnieć szybciej niż kiedykolwiek, a woda w oceanach gwałtownie się podniesie. Przyczyną jest nienasycony głód rosnącej populacji Ziemi na tanie źródła energii. Sęk w tym, że jest nas za dużo. Każda nowa osoba będzie potrzebowała domu, jedzenia i środka transportu. Jeśli wszyscy zmniejszymy emisję gazów, 6,5 miliarda ludzi zmniejszy zużycie energii o 1/3, a potem o 1/3 wzrośnie liczba ludzi. Wszyscy ci nowi zużyją więcej, niż my obcięliśmy. Niektórzy naukowcy uważają, że stężenie dwutlenku węgla wzrośnie czterokrotnie w następnych stuleciach. Ostatnio do takiego stężenia doszło ponad 50 milionów lat temu, kiedy na planecie nie było lodu, a poziom wód był o 70 metrów wyższy od obecnego.
W najgorszym wypadku, jeśli spalimy wszystkie paliwa kopalne, a stężenie dwutlenku węgla wzrośnie do 1000 cząsteczek na milion, bezdyskusyjnie stopimy cały lód na planecie, a poziom wód podniesie się o